właśnie uruchomiliśmy drugą edycję globalnego badania Deloitte poświęconego obszarowi IT Asset Management. W tym roku chcemy spojrzeć na ITAM szerzej i dlatego zdecydowaliśmy się oprzeć nasze badanie na trzech głównych motywach. Na roli ITAM w kontekście cyberbezpieczeństwa organizacji, na różnych modelach chmury obliczeniowej i na wpływie ITAM na zrównoważony rozwój firmy. W zeszłym roku do udziału w badaniu zaprosiliśmy blisko 2,5 tysiąca osób z 18 krajów, a odpowiedzi udzielali nam przedstawiciele wszystkich głównych sektorów rynku. Naszą tegoroczną ambicją jest przygotowanie możliwie najbardziej kompletnego benchmarku, który uchwyci najnowsze trendy i da Wam punkt odniesienia pozwalający ocenić, jak zarządzanie aktywami IT w Waszej firmie wypada na tle innych. Odpowiedzi uczestników zostaną opracowane i uzupełnione o ekspercki komentarz Deloitte, a następnie udostępnimy je w formie bezpłatnego raportu. Niezależnie od tego, czy jesteś na początku drogi IT Asset Management, czy praktyka w Twojej organizacji ma wieloletnią tradycję, z pewnością znajdziesz tam coś dla siebie. Badanie jest już otwarte, wypełnienie ankiety zajmuje nie więcej niż 15 minut. Zapraszam do uczestnictwa.